hej, moi drodzy, dzisiaj będziemy kontynuować mini cykl poświęcony figurkom z linii Transformers Kingdom, a na tapecie tym razem coś naprawdę niezwykłego. Coś, czym zajarałem się już od pierwszych promocyjnych fotek. Figurka ze stajni Beast Wars, jednak w przeciwieństwie do poprzednio prezentowanych, nie będąca remake'iem jakiejś znanej wcześniej postaci, lecz całkowicie świeżym konceptem dodanym do Beast Warsowego kanonu. Przed wami Transformers Kingdom Fossilizer Paleotrex. Koncept stojący za fossilizerami jest prosty. Są to następcy, czy też raczej Beast Warsowy odpowiednik, pamiętanych z serii Siege Weaponizerów, robotów parts formujących, mogących formować dodatkową broń lub opancerzenie dla innych figurek. W Beast Wars Kingdom system Combat, Cybertronian Omnifunctional Modular Battlefield Assault Tech System, został zastąpiony systemem Fossil, który to skrót rozwija się jako Fossilized Osteoskeletal Shield Integration Loadout Technology. Uwielbiam te mega poważnie brzmiące nazwy skrywające pod sobą po prostu transformerowe klocki. Fossilizery są zatem robotami, których tryby bestii stanowią szkielety dinozaurów, z których można stworzyć kościane uzbrojenie i opancerzenie dla innych figurek. Powtarzam, gadżety z kości dinozaurów. Jeśli to nie jest cool, to nie wiem, co jest cool. Zbroja z kości smoka ze Skyrima się chowa. Paleotrex, pierwszy ujawniony i wydany Fossilizer, jest predakonem transformującym się, jak widać, w szkielet tyranozaura. I jest to naprawdę świetnie wykonany szkielet. Oczywiście mocno uzabawkowiony i nie do końca poprawny anatomicznie, ale wciąż wykonanie mnie po prostu zachwyca. Mamy tu bardzo ładny łeb, a właściwie czaszkę, całkiem realistyczną, pokrywającą się w sumie z tym, co możemy oglądać w zrekonstruowanych szkieletach tych kultowych dinozaurów. Są tutaj te wszystkie otwory nadające kostnej strukturze lekkości, ostre zębiska, zachodzące na żuchwę. Całość jest wykonana z takiego kremowo-beżowego plastiku, który gdzieniegdzie jest jakby podpalany, takim ciemniejszym ala brązowym, czy przechodzącym też w czerń kolorem, co dobrze oddaje barwę skamieniałych kości. Szyja jest ruchoma, ale niestety tylko w jednej płaszczyźnie. Znajduje się tutaj pojedynczy staw zawiasowy, no szkoda, że łba nie da się obracać na boki, albo puścić bardziej tak poziomo, no tak wyglądałoby to nieco bardziej anatomicznie poprawnie, za to rozstaw szczęk jest konkretny. Nasz T-Rex Skeletor może sobie głośno zaryczeć, no bo co to za zabawka dinozaur, który nie może rozewrzeć szeroko paszczy, no co najmniej niekompletny. Kurczę, strasznie mi się podoba wykonanie tego, przypominają mi się kultowe drewniane szkielety dinosiów do składania, miałem ich całą kolekcję. Paleotrex ma oczywiście maciupkie tyranozaurowe łapki osadzone na stawach kulkowych, da się zatem nimi pomanipulować, na grzbiecie zaczyna się bardzo ładna kościana faktura przechodząca w żebra, pod piersią mamy zamocowany taki jakby osobny element, no taką jakby mini tarczę z wyraźnym logiem predakonów, stanie się ona napierśnikiem w trybie robota. Z tyłu widać kolejną kostną strukturę, no nazwijmy to miednicę. No jak wspominałem, nie jest to wybitnie anatomicznie poprawne, to wszystko ma raczej sprawiać wrażenie przekonująco wyglądającego szkieletu tyranozaura, niż aspirować do miana anatomicznego, poprawnie anatomicznego modelu. Mamy tutaj ruchomy ogon w dwóch płaszczyznach, jest zawias do podnoszenia i opuszczania, a gdy przekręcimy sobie kościany chwost, możemy też nim myrdać na boki. Nogi są chude, jakby były zrobione z samych kości. Mają bardzo ładnie wymodelowane pazury, stopy mają na piętach takie jakby obcasy, będące jednocześnie jedną z wielu par portów 5mm na tej figurce. Giczoły są niebywale pozowalne, nic ich w sumie nie ogranicza, można nimi zakręcić pełne 360 stopni, wygiąć na boki bez problemu, mają podwójne stawy kolanowe i zawiasy w kostkach i palcach. Zasadniczo jest to jeden z bardziej pozowalnych trybów bestii w tych nowych Beast Warsach, mimo że w teorii życia w nim niewiele. Paleotrex może tak głęboko zgiąć kolana, że potrafi wręcz przykucnąć, może być takim good boyem, niczym szkielet tyranozaura z nocy w muzeum. Bardzo, bardzo bawialny tryb bestii. Jakby nie było mało tego, że to szkielet tyranozaura, czyli najfajniejsza rzecz pod słońcem, zaraz po żywym tyranozaurze. Porównania z innymi figurkami. Najpierw koledzy z fali, Optimus Primal i Cheetor, płeć piękna, Razor i Black Arachnia, stare Beast Warsy, Inferno i Quickstrike i na koniec dinozaury z innej bajki, konkretnie G1 i dwie inkarnacje Grimlocka, Classics i Power of the Primes. Szkielet mamy złożony, pora cofnąć go do momentu, gdy paleontolodzy zastanawiali się dopiero, jak poskładać i uzupełnić pozyskane skamieniałości. Paleotrex rozkłada się na czynniki pierwsze, niczym prawdziwy muzealny eksponat. Można by rzec, że mamy tu zarówno Transformera, klocki oraz szkielet dinozaura do poskładania, czyli trzy najlepsze możliwe zabawki, jakie istnieją. Coś zarówno dla fana robotów, jak i paleontologii. Wszystkie elementy dobrze się ze sobą trzymają, tak samo jak w weaponizerach. Punkty łączenia to także punkty ruchu, więc muszą mieć odpowiednie tarcie i być solidne. Figurka składa się w sumie łącznie z 11 elementów, trochę więcej od niektórych weaponizerów, bo na przykład nogi są w końcu dwuczęściowe. Mamy tu zatem osobno czaszkę, kończyny, korpus, ogon. Wśród tych elementów skrywa się m.in. coś naprawdę odjechanego i ciekawego zarazem. Mianowicie w otworze z tyłu czaszki T-Rexa chowa się głowa trybu robota osadzona na drążku i będąca taką przerażającą czachą naszpikowaną kolcami. Tak z pewnością jest to coś,
co widuje się na co dzień w figurkach Transformers, gęba po prostu jak z jakiegoś horroru czy koszulki death metalowego zespołu. Element ten stanowi nawiązanie do jednej z broni oryginalnej figurki Beast Wars Optimusa. Miał on mianowicie na wyposażeniu kiścień zakończony bijakiem w kształcie takiej właśnie czaszki. No, tamta broń była przyczepiona na sznurku, zatem można było nią kręcić muńce, natomiast głowa Paleotrexa jest bardziej taką krótką maczugą czy po prostu pałką. No może nie jest to tak fajne jak czacha kończąca kiścień, ale i tak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki gadżet prezentować nowemu Primalowi, żeby sobie trzymał taką pojechaną broń. Już taka opcja jest wariowana i przez to dla mnie cudowna, a przecież do wykorzystania jest jeszcze reszta rzeczy. Można się pobawić w różne konfiguracje, tak jak w wypadku weaponizerów. Nogi Dinka mogą posłużyć za jakieś, nie wiem, bojowe pasury, jego uda za kościane działka, z ogona i miednicy można zmontować konkretnych rozmiarów toporzysko, prawdziwy metalowa broń, mimo że kościana. Również czacha może posłużyć do kreacji takiej broni a la Beast Wars Megatron. No, pytanie, jak to wszystko współpracuje z figurkami z fali? No właśnie, tutaj jest kwestia dyskusyjna. Z jednej strony kościane wyposażenie dużo lepiej współgra z klimatem i estetyką Beast Wars niż z G1, tymczasem figurki Beast Wars Kingdom nie mają aż tylu portów 5mm, co wydania Siege i Earthrise. Te deluksy, które nabyłem do tej pory, mają głównie otwory pod stopami albo na łydkach. No w sam raz do podpięcia T-Rexowych szwajów w charakterze zakończonych pazurami szczudeł, czemu nie? Problem w tym, że w większości tych figurek jest to wszystko z takich przychodzących z marszu do głowy miejsc, do których można wpiąć to wyposażenie. Oczywiście może dać im w łapy broń zrobioną ze składowych Paleotrexa, jednak odnoszę wrażenie, że nie wykorzystują one w pełni potencjału nieumarłego Predacona. Co innego obsypane portami figurki Siege. Większość z nich ma otwory na plecach, pozwalające na przykład na instalację parę groteskowych ramion. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby zmieszać elementy nowego składaka z poprzednimi. Efekty mogą być nad wyraz groteskowe. Przebijające się między mechaniczną fakturą skamieniałe kości wyglądają wręcz jak efekt jakiejś paskudnej pasożytniczej choroby. Creepy. Z najciekawszych rzeczy udało mi się na przykład wykorzystując Paleotrexa i Brunta zbudować nikogo innego jak Beast Wars Megatrona. I o dziwo jest to całkiem solidny kombajner. Jednocześnie paliwo do naszych koszmarów. Pokombinowaliśmy z różnymi wariantami, czas złożyć Paleotrexa do trybu robota. Proces jest bardzo prosty i po jednej transformacji spokojnie da się go powtórzyć z pamięci bez instrukcji. Również w konfiguracji robota części bardzo dobrze się ze sobą spasowują i jedyne co się nie transformuje to czaszka, której żuchwę należy zaczepić o wystający na plecach bolec. Szybko łączymy tułów z miednicą i zostaje skonstruować asymetryczne ramiona, osadzić na karku głowę i podnieść jej maskę. I tak oto niecodzienny Predacon staje przed nami w humanoidalnej postaci. O ile można to tak ująć. Tryb robota Paleotrexa to czyste szaleństwo. Mniej w tym projekcie typowego Transformera, a więcej typowo horrorowego koszmaru. Gość wygląda cudacznie, nawet jak na standardy Beast Wars. Wpasowałby się spokojnie w jakąś narrację pokroju nowej części Evil Dead albo innego akcyjniakowego horroru z lat 80. Paskudne, szkieletowate monstrum o zachwianych proporcjach ciała. Coś niesamowitego, o ile oczywiście ktoś lubi taką zwariowaną estetykę. No ja jestem fanem. Pamiętajmy, że oryginalne figurki Beast Wars były swego czasu potężnym powiewam świeżości w kwestii wyglądu Transformerów i fajnie, że także w dzisiejszych czasach projektanci próbują być w jakimś stopniu odważni, nawiązując do zwichrowanych, często zamieszanie kiczowatych projektów z lat 90. Głowę teoretycznie już prezentowałem, ale nie całą. Tak się bowiem składa, że upiorna czaszka z długimi kłami to tak naprawdę coś w rodzaju maski bojowej zakładanej na twarz właściwą. Ta zaś prezentuje się bardzo dobrze. Wąskie żółte oczy na tle bezosobowej mordy wyglądającej jakby była zakryta w całości kościanymi płytkami. Bardzo fajne i pasujące do innych designów z Beast Wars, ale ja zdecydowanie będę częściej eksponował tę figurkę z opuszczoną maską, bo ta czacha jest jednak dla mnie o wiele bardziej klimatyczna. Funkcja w sumie nawiązuje trochę do gimiku twarzy mutanta ze starych Beast Warsów, co też jest fajne. Z uwagi na konstrukcję głowy, Paleotrexowi można groteskowo wydłużyć szyję, a nawet zasymulować kultowy fatality z Mortal Kombat. Primal wins. Fatality. Korpus tworzy szyja T-Rexa, jest więc dość szczupły. Fajnym elementem wyróżniającym jest ten już wspomniany osobno montowany napierśnik, który kształtem przypomina w sumie jakąś plemienną maskę, no bo mamy tutaj jakby otwory na oczy. Fajnie by było, gdyby dało się ją komuś założyć na twarz, no ale to niemożliwe, chyba żadna figurka nie miała otworu 5mm na twarzy. Paleotrex ma obrót w pasie, z tyłu schylony plecaczek stanowi czacha T-Rexa, no trochę odstaje jako taki garb, no ale to w końcu taki cool garb. Cool, bo to czaszka T-Rexa, kurde bele. No co jak co, ale Beast Wars nauczyło mnie, że ubieranie się w części ciała dinozaurów to najlepsza rzecz na świecie. Cześć Megatronie. Ramiona są asymetryczne, z jednego wystaje kościane ostrze z miednicy, drugie tworzy połowa ogona, a przedramiona to golenie tyranozaura z odpowiednio zgiętymi stopami tworzącymi pazurzaste łapska. Graby Paleotrexa sięgają niemal do ziemi, są długie, groteskowe i potworne jak i reszta figurki. A przy okazji też mega pozowalny, ruchomych punktów w zasadzie nic tutaj nie ogranicza. Pełen obrót i wyginanie na boki w barkach, obrót w bicepsie, 90 stopni w łokciu, obrót nadgarstka i wyginalne palce. No nic tylko wyciągnąć je
przed siebie i robić takie... Paleotrex byłby idealnym przebraniem na Halloween. Nogi za to podobają mi się nieco mniej. Okej, okay, uda z żeber dinozaura są w porządku, za to łydki tak sobie, ale to tylko przez te malutkie stopy. Figurka jest przez nie trochę wywrotliwa, nie pomagają im za bardzo pięty ze złożonych portów, ale w razie czego można je odgiąć i dać Skeletorowi jakieś inne stopy. Ja tutaj sobie dla śmiechu przyczepiłem te od Power of the Prime z Grimlocka, żeby miał takie wielkie człapy, ale w sumie jest to niezła opcja pod jakiś custom. Jakby na przykład ktoś wydrukował w 3D jakieś pazurzaste stopy z kołkiem do podpięcia, to byłoby to świetne uzupełnienie tej figurki. Szwaje są niemal równie pozowalne co ramiona, pełny szpagacik, pełna swoboda ruchu w biedrach, obrót w udzie, 90 stopni w kolanku, brakuje tylko wychyłu na boki w tych małych stópkach, coś obecnie powszechnego w ostatnio produkowanych figurkach. Za to można złamać nogi w łydkach i Paleotrex może sobie chodzić czym taki krab, nie wiem, ale w kontekście całej jego postaci nie uważam tego ani trochę za dziwne. Jedyna część nietworząca jako tako trybu robota to koniec ogona T-Rexa, który teoretycznie może robić za broń Paleotrexa, no taki ala kościany sztylet czy coś. Przyznam, że nie imponuje mi to raczej. Pomysł jest ok, ale w dłoni Paleotrexa wygląda tak sobie, przez to, że port na akcesorium jest tak umieszczony, że sztylet wygląda bardziej jakby przebijał mu dłonie niż był trzymany. Jak dla mnie pazury wystarczą aż nadto na broń do walki wręcz, ale gdyby ktoś chciał Skeletora fajnie uzbroić i to bez niczego dodatkowego, to wystarczy dokonać lekkiej rekonfiguracji ramion, z goleni dinozaura zrobić ramiona, a pozostałe elementy wczepić jako dopełnienie. I tym sposobem Paleotrex ma jedną rękę przerobioną na topór, a drugą na taką jakby ogólną lancę w stylu bejowskiego dinobota Skorna. Wygląda to moim zdaniem całkiem spoko. Paleotrex ma spory potencjał pod względem pozowalności. Nic mu praktycznie nie ogranicza ruchów, no tylko te małe stopy powodują, że w niektórych pozach może się przewracać, ale zawsze można się wspomóc podstawkami, a dzięki specyficznej budowie dłoni, które w końcu są stopami z trybu bestii, Skeletor bez problemu może stać na rękach niczym utalentowany atleta. Porównania w trybach robotów. Primal i Cheetor, Black Arachnia i Erasor, Inferno i Quickstrike, oraz para Grimlocków. No rozmiarowo Paleotrex to przeciętny obecny deluxe, ani za duży, ani za mały. Uwielbiam tę figurkę. Nie pomyślałbym, że tak mnie ucieszy coś, co zostało przyszyte na szybko do nowego Beast Wars, a do czego nie mam nostalgii, ale pokochałem Paleotrexa miłością, jaką darzę wszelkie zwariowane, kiczowate i dziwaczne koncepcje. Figurka jest mega bawialna we wszystkich aspektach. Ciekawy tryb bestii, nieumarłej bestii, mega klimatyczny tryb robota i jeszcze na dodatek zabawa w rekonfigurację elementów, łączenie z innymi figurkami. No, kosmos po prostu. Oczywiście jest to bardzo specyficzny design, który nie każdego kupi tak, jak kupił mnie, ale moim zdaniem jest po prostu wybitny i z czystym sumieniem stwierdzam, że dla mnie to jedna z najlepszych zabawek Transformers ostatnich miesięcy. Nie potrafię przestać się nim bawić. A o to przecież w tym wszystkim chodzi najbardziej. O czystą frajdę z posiadanego przedmiotu. Szczerze polecam fanom takiego łączenia ze sobą konceptów jak roboty, szkielety i dinozaury. Dzięki za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostawienia komentarza i cóż, do usłyszenia następnym razem, moi drodzy.